Kochani, w leniwą niedzielę mam dla was absolutną pychotę, powieść, którą polecam z tego serducha, wielkobukowy patronat na dokładkę. Słuchajcie, mieszanka powieści kryminalnej, thrillera i grozy. A wszystko to rozgrywa się na ulicach Brazylii. Zaintrygowani? Hej, hej, moi drodzy, w ten pyszny, leniwy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dziecięcy kram Daniela Radziejewskiego od wydawnictwa Nova Res to jest zaskakująca, bardzo intrygująca, gatunkowa mieszanka. Tak jak wspomniałam, historia kryminalna, dreszczowiec, elementy grozy zaniepokoi was, a może nawet miejscami wystraszy. Daniel Radziejewski na dokładkę zabiera nas na ulicę São Paulo, do Brazylii, ale bez obaw, dobrze wie co robi. No i również dobrze wie o czym pisze. Zobaczcie sami. Życie Klary odbiega od wyobrażeń o tym dobrym, ciepłym, rodzinnym domu. Osierocona w dzieciństwie w wyniku tragicznych okoliczności trafia do domu dziecka, by tam dorastać i uczyć się codzienności. Mijają lata, Klara jest już kobietą, sama teraz wychowuje małego synka i próbuje jakoś związać koniec z końcem. Szukając pracy, trafia przypadkiem do sklepu z zabawkami o nazwie Dziecięcy Kram. Zaczyna tam pracę, by wkrótce zacząć odkrywać niepokojące sekrety zarówno tego miejsca, jak i jego specyficznego, charyzmatycznego właściciela. Sekrety, które obudzą w niej jej rodzinny dar i zaprowadzą prosto w przeszłość. Muszę wam tutaj powiedzieć, że powieść Daniela Radziejewskiego przypomina mi nieco w koncepcie gatunkowym powieści Alexa Northa, którego znamy chociażby z Szeptacza. U Northa również rzeczywistość nieco rozmywa się na krawędziach, a jego bohaterowie muszą się zmierzyć z niewyjaśnionym. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że tak jak u Northa, tak i tutaj u Daniela Radziejewskiego nie mamy do czynienia z horrorem, przynajmniej ja tej powieści nie odebrałam jako horror. Autor bardzo ciekawie połączył tutaj powieść kryminalną z elementami dusznego, niepokojącego dreszczowca, a całość okrasił elementami grozy, tak jak już wspomniałam. Groza jednak jest tutaj bardzo oczywistym elementem rzeczywistości. Klara po prostu widzi duchy. No i nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Daniel Radziejewski rzuca to czytelnikowi prosto w twarz, niczemu tutaj nie zaprzecza. To jest dar, do którego nasza bohaterka już się niejako przyzwyczaiła, ona nie musi go nikomu udowadniać, on po prostu jest, a ona z nim żyje. Ona tak ma i nawet ludzie, których napotyka na swojej drodze, w jakiś sposób przyjmują to do wiadomości, no i godzą się z tym jej szóstym zmysłem. To, co na mnie osobiście zrobiło ogromne wrażenie w tej powieści, to są ulice brazylijskiej metropolii. Ulice, które Daniel Radziejewski bardzo boleśnie skontrastował. Tutaj niepojęta bieda, która panuje w fawelach, miesza się i wymienia z niepojętym również luksusem tych bogatych dzielnic. Obserwujemy desperację ludzi bezdomnych, co więcej, ludzi szwendających się po ulicach, uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, którzy gotowi są na wszystko. Z drugiej strony mamy te niespełnione obietnice jakiegoś lepszego świata. Dziecięcy kram przenosi nas, czytelników, po prostu do Brazylii w taki płynny i niewidzialny sposób. My tam jesteśmy. Czytelnik po prostu ufa Danielowi Radziejewskiemu, podąża tropem zbrodni, no i zanurza się w tym mroku. I nic dziwnego, że już kilka miesięcy temu w dziecięcym kramie rozkochali się, słuchajcie, miłośnicy audiobooków. Dlatego, że ta powieść ma coś w sobie, no i przyciąga naszą uwagę. Myślę, że ogromnie wyróżnia się właśnie na tle chociażby polskich dreszczowców czy literatury kryminalnej. Jestem ogromnie ciekawa, co też wy pomyślicie o dziecięcym kramie, czy będzie to dla was groza, może nawet prawdziwy horror, a może po prostu doskonały dreszczowiec. Mam dla was, kochani, dziecięcy kram do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: podrzućcie mi wasz ulubiony dreszczowiec, kryminał, thriller właśnie. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem, również w poście na społecznościach YouTube'a.
Bardzo lubię, słuchajcie, takie pozytywne zaskoczenia. Takim zaskoczeniem był właśnie dla mnie dziecięcy kram Daniela Radziejewskiego, który, no tak jak powiedziałam, ogromnie przypomniał mi właśnie twórczość Aleksa Norfa, w której kryminał płynnie przechodzi również w grozę, w dreszczowiec. To się tak wymienia, wiecie. Tutaj, tak jak powiedziałam, są takie elementy niewyjaśnionego, ale one są bardzo rzucone czytelnikowi właśnie w twarz. My wiemy, że Klara widzi duchy, ona wie, że widzi duchy, tak po prostu jest, masz się do tego przyzwyczaić, idziesz dalej, bo to nie jest tak naprawdę tak istotne, jak to, co wydarza się w tle, co jest jakby główną osią fabuły, czyli nasz dziecięcy kram. Zaglądajcie również koniecznie na bloga Wielkiego Buka, żeby sobie o dziecięcym kramie poczytać, a my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, zapraszam Was na premiery książkowe lipca. Niby sezon ogórkowy, no a jednak niekoniecznie. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa, literatura piękna. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!